Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Słuchaj Beskidzkiej, dzisiaj odbędzie się remont kampera, remontowanie. I dzisiaj wam dużo opowiem o tym, co się ostatnio działa w ogóle w samochodzie, bo bardzo dużo napraw i bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy w tym roku na naszego LTK-a. I wiem, że część z was jest zainteresowana, co tam się w ogóle dzieje, więc dzisiaj wam to wszystko opowiem. Dzisiaj też wymienię parę rzeczy w środku. Przebieram się i do roboty, póki jeszcze się świeci słońce. Plan na dzisiejszy remont jest taki, że usuwam tą kuchenkę, utnę kawałek blatu i no i zamontuję po prostu nową kuchenkę i nowy zlew. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tą kuchenkę usuwam, to dlatego, że tutaj nie oglądały kilku poprzednich odcinków, to już wam powiem. Ona po prostu ma za małe palniki, za mały zlewozmywak, ale głównie te palniki po prostu takie, że nie można tu dwóch patelni postawić i smażyć dwóch rzeczy na raz. Plus woda, która tu się zbiera, osad z kamienia, wszedł w te kurki do przekręcania gazu, do regulacji gazu. Jeden kurek nie działa nam od paru miesięcy, od Maroka, a drugi tak ledwo zipie, już jest połamany, ale jeszcze jakoś tam daje radę, więc no ta kuchenka nas mocno, że tak powiem, denerwuje i chcemy się jej pozbyć. I tak będzie wyglądać to nasze nowe gotowanie. Tu będzie kuchenka, tu będzie zlewozmywak. Duży, wielgachny zlewozmywak, do którego będzie można wrzucić wszystkie naczynia. No dobra, takie coś mniej więcej. Tylko jeszcze trzeba pamiętać o kranie. Dobra, dajemy. Jezu, żeby się to udało. Pasuje, ale robi się ciepło, więc się rozpłaszczam. Mam to gotowe. Przysilikonowane, przykręcone. Teraz to zostawiam do wyschnięcia i idę coś zjeść, a później wam poopowiadam o tym, co się działo w naszym LTK-u. Lista napraw i ile to kosztowało, bo to jest najciekawsza część tego remontu. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałem poświęcić kilka chwil partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli firmie Surfshark, za wsparcie naszego kanału oraz za możliwość podzielenia się z wami zniżką na VPN. VPN, czyli Virtual Private Network, jest to połączenie szyfrowane, maskowanie wszystkich waszych śladów w internecie, wyszukiwań, tego co oglądacie, co szukacie, plus zabezpieczenie dla danych, które są na telefonie i zabezpieczenie danych, które są na komputerze. Jest to szczególnie istotne dla osób, które podróżują i korzystają z publicznego Wi-Fi. Ponadto Surfshark to jest też możliwość zmiany IP na dowolny adres IP zagraniczny, co przekłada się na to, że można oglądać seriale na Netflixie niedostępne w Polsce. I ja notorycznie z tego korzystam, oglądając serial Downton Abbey. Działa to tak, że włączam VPN, wybieram Wielką Brytanię, ponieważ ten serial jest dostępny tylko dla widzów z Wielkiej Brytanii. Szybkie łączenie, następnie odpalam Netflixa i już mogę oglądać ten film, ponieważ on się wyświetla w wynikach wyszukiwania. Z Polski nie ma możliwości go oglądać na polskim IP, natomiast na angielskim tak. Bardzo przydatna usługa dla
film o żerców i serial o żerców zagranicznych. Można oglądać serial ze Stanów, z Anglii, z całego świata. Dodatkowo w pakiecie Surfshark One macie ochronę danych wyszukiwania, czyli wszystkie rzeczy, które wyszukiwaliście w internecie, są zamaskowane i nikt nie będzie mógł sprawdzić w przyszłości czy w danym momencie, co wyszukacie. Co więcej, nie będą przez to się pojawiać spersonalizowane reklamy, a wyniki wyszukarce będą organiczne. Bez żadnych plików cookies, bez żadnych dopasowań pod wasze wyszukiwanie. Jeżeli chcecie skorzystać z Surfshark VPN, to zachęcam was do skorzystania z naszego linku. Pod spodem jest link, gdzie was przeniesie na stronę Surfshark. Ewentualnie możecie tam wejść i wpisać hasło przez V. Dzięki temu otrzymacie 3 miesiące za darmo. Koniec reklam. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o naprawy w Elteku, to nie planowaliśmy, jak wam, od razu wam powiem, nie planowaliśmy jakichś wielkich remontów, ale jak zwykle co roku mamy taką zasadę, że zawozimy auto do mechanika, no i prosimy, żeby wymienił wszystkie części, które mogłyby się zużyć. I tak też się stało w tym roku, ale zanim auto trafiło do mechanika, to najpierw trafiło do mojego kuzyna Kuby, który wypatrzył, że takie podłużnice nad kołem z tyłu są po prostu zardzewiałe i, że tak powiem, tam są już dziury. No i ustaliliśmy, że to po prostu się tym zajmiemy. No i muszę wam powiedzieć, że oczywiście dużo więcej zgnitych elementów zardzewiałych było niż przypuszczaliśmy. Najpierw auto pojechało na białkę do mojego kuzyna Krzyśka, który ma piaskarkę. I on wyczyścił elegancko ten spód. No i okazało się, że ten elementy zgnite, zardzewiałe są no dużo bardziej zniszczone, więc trzeba było to, że tak powiem, wymienić, więc Kuba najpierw wykonserwował, zabezpieczył ten cały samochód, a później tamtą część usunął, wyciął, wprowadził nową, no i to wam ostatnio mówiłem, że dlatego musieliśmy zabudowę ściągnąć, żeby tutaj nie było samozapłonu, żeby pożaru nie było, żeby te wszystkie pianki, ocieplenia i meble się nie spaliły. Zamontowałem całą zabudowę, no i po prostu Kuba się tym zajął, no i tip top. No i to jest pierwsza rzecz, która została zrobiona, no i później samochód pojechał do mechanika, bo podczas naprawy w Maroku, wtedy kiedy nam wymieniali tutaj ten pasek rozrządu na pompie do wtrysków paliwowych, oni źle ustawili ten rozrząd, do jakieś 2 stopnie było źle. No i ewidentnie mieliśmy bardzo często taką sytuację, że on za którymś tam razem dopiero odpalał, potem puszczał dużą ilość białego dymu. No i zawiozłem ten samochód do mechanika, tak jak ostatnio w odcinku wam pokazywałem. Dostałem fakturę i sporo rzeczy się tam popsuło. Naprawa mocowania wydechu, naprawa mocowania wału, bo rura wydechowa uderzała o poduszki pneumatyczne. Koło pasowe, pompy i paska, wymiana łączników. Tutaj się szyba nie działała nam lewa, spaliła się parę miesięcy temu. I turbosprężarka, bo okazało się, że jak oni to wszystko ponaprawiali po tych Marokańczykach, to nadal dymił nam samochód i nie wiedzieliśmy co. I okazało się, że tam było już mocno styrane turbo, więc trzeba było regenerować turbo. No i 1950 za samą regenerację tego turbo wyszło, więc no zapłaciliśmy 6500 za tą pierwszą naprawę. I to nie wliczamy tutaj konserwacji ani wymian tych wszystkich tam z tyłu elementów. No ale ja ostatnio pojechałem na przegląd, sprawdzić samochód, no i otrzymać pieczątkę i wszystko przeszło elegancko. Pan po prostu powiedział, nasz widz, co pozdrawiamy serdecznie, powiedział, że samochód jest w bardzo dobrym stanie, widać, że ewidentnie przeszedł niedawno remont, ale właśnie podczas tego sprawdzania pan zauważył, pan diagnosta, że z tyłu w kole są zgnite, zardzewiałe osłony na tarcze hamulcowe. No i żeby to się po prostu nie niszczyły, te tarcze hamulcowe, bo tam może piasek, kamienie, coś tam wpaść, zalecił nam po prostu wymianę. Więc zadzwoniłem do panów, słuchaj, czy mi to wymienią? Oni mówią, no problem, przyjechać, zostawić samochód, 7 rano, my bierzemy robota, parę chwil i zrobione. No i co się okazało, po pół dnia, pod wieczór, dostałem wiadomość o treści. Witam. Okazało się, że wymiana tych tarcz kotwicznych z tyłu generuje dużo pracy i nie ma możliwości wymiany bez rozbiórki i układu napędowego. Musieliśmy zamówić nowy zestaw łożysk, piasty, tyłów i wszystko się rozpadło dosłownie. Jutro będziemy kontynuować składanie i przesyłam zdjęcia. No i tutaj pan mi wysłał, że elementy po prostu były totalnie zgnite i że to wszystko się rozsypało i trzeba było to poskładać od nowa. Więc kolejny wydatek i tu jest 2500 za części robociznę już po rabacie zapłaciliśmy, więc w sumie w tym roku na te wszystkie naprawy wydaliśmy 14000 zł. Więc to są koszty utrzymania samochodu
kempingowego z 2002 roku, w którym wszystkie elementy po prostu zgniły z upływem czasu. No to też nie jest tak, że co roku będziemy to wymieniać, nie? Bo wydaje mi się, że przynajmniej wszystkie te rzeczy, które zainwestowaliśmy, no poza olejem i filtrami, to większość rzeczy to są takie, co się co kilka lat zmienia. Więc mam nadzieję, że te elementy będą nam służyć bardzo długo. Moi drodzy, kuchenkę mam zamontowaną, a tą starą nie wyrzucę na złom, ponieważ ją jeszcze można, że powiem, sprzedać. Już mam kupca na nią. Natomiast pomyślałem sobie, że naprawię. I te dwa zawory, które są zepsute, się nie kręcą, postanowiłem wymienić. Już jakiś czas temu zamówiłem części i te części dopiero przyszły mi całkiem niedawno, ponieważ trzeba było je ściągać aż ze Szwecji. I pomógł mi przy tym Michał z Camp Service, pozdrawiam, Camp Service Piła. Michał prowadzi taki serwis kamperów. Wszystko, co się wiąże z naprawą, obsługą, eksploatacją kampera, można zrobić w Pile. Michał też będzie w Poznaniu na targach karawaningowych, więc jeżeli ktoś z was chciałby zasięgnąć opinii albo umówić się na serwis, to szukajcie Michała, a pokażę wam tylko, jak wyglądają te zaworki. Takie coś. No i działa. Przekręca się. Tik, tik, tik. Elegancko. Mi się wydaje, że nie dzisiaj, może jutro zamontuję w starej kuchence. Wyczyszczę, spakuję ją do kartonu. Adios. Pojedzie do przyczepy jednego z naszych widzów. Tyle. Dziękuję. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kuchenne remonty, kuchenne rewolucje. Co mi zostało jeszcze na liście, to na pewno dokończyć montaż zabezpieczeń antywłamaniowych, bo jest to już wstyd, że od roku wożę, prawie od roku, zabezpieczenia antywłamaniowe, a ich nie zamontowałem. Ci, co nie wiedzą, co to jest za dziura, to już wam mówię, pierwsza noc może nasza pobytu w Maroko, zacząłem montować te zabezpieczenia antywłamaniowe, ale nie miałem narzędzi i poddałem się po prostu, bo nie chciałem zrobić sobie krzywdy ani dziury w nowym, pięknym lakierze, więc dzisiaj postaram się zamontować te zabezpieczenia, już korzystając z takich profesjonalnych narzędzi. Mam nadzieję, że mi się to uda i pójdzie sprytnie i gładko. Do wycięcia takich otworów na kluczyk będę używał mojego ulubionego wiertła. To jest takie wiertło stożkowe, które nazywam z moim bratem sopalek, bo przypomina taki sopel. I w zależności od tego, ile milimetrów potrzeba, tak on dziurę on zrobi. Ale najpierw sobie zrobi jedną malutką dziurkę malutkim wiertełkiem, żeby później łatwo wejść sopelkiem do środka. Muszę wam zdradzić, że jak wiercę tym sopelkiem, to nie używam bezprzewodowej wiertarki, bo kiedyś zaczął mi się tutaj dym unosić, zwłaszcza kiedy robiłem dziurę w metalu. Więc jak robię dziurę w metalu, to używam normalnie takiej porządnej wiertarki na kablu, a ta jest fajna do drewna i do jakichś takich miękkich metali. Teraz wkładam zamek. Kluczyk. Proszę bardzo. Widzicie to? Szukam rozwiązania, jak mogę sobie narysować dziurę odpowiednią, żeby wywiercić tutaj dziurę na ten zamek. Teraz będą mieć ubaw wszystkie te osoby, które się śmieją z moich zdolności manualnych. Wziąłem smar do łańcucha, do rowera i nałożę ten smar na to wysuwające się. I jak się wysunie, dociśnie, to będę wiedział, gdzie trzeba zrobić dziurę. Udało się. Tutaj w tym miejscu muszę wyciąć dziurę. Tak budowałem tego vana. Tego i poprzedniego. Metodami takimi uda się albo się nie uda. Mam nitownicę kupioną jeszcze w Maroku. Idę po lepszą. Działamy.
Zrobione. Moi drodzy, jak widzicie, zamki są zamontowane, przynajmniej jeden zamek jest zamontowany. Ja za chwileczkę zaczynam robić po drugiej stronie u kierowcy i te przesuwne drzwi zamontuję to, tak żeby to wszystko było tip-top zrobione. Z wami, że tak powiem, się już powolutku żegnam. Jeszcze zanim się zakończymy ten dzisiejszy film, to chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na targi karawaningowe Karawan Salon do Poznania. Będzie to największa tego typu impreza w Polsce. Targi karawaningowe połączone z festiwalem podróżniczym, z festiwalem vanlifersów, z lotem na 320 czy 350 ekip kamperowych, więc będzie to duża impreza, będą wystąpienia, prelekcje, spotkania, debaty, rozmowy, będzie bardzo dużo o vanlife'ie, bardzo dużo o karawaningu, o przyczepach, o całym tym rynku, więc bardzo serdecznie was zapraszamy. Będzie też Robert Makłowicz, będzie busem przez świat, podróżowanie i ponad 20 ekip vanlife'owych znanych z Instagrama i z YouTube'a. Bardzo długa lista, wszystko na jednym bilecie. Jeżeli chcielibyście wejść, to można wejść na jeden dzień albo na cały karnet, kupić sobie karnet na 3 dni. Na hasło podróżowanie o 10% płacicie taniej. Bilety kupujecie online, link jest pod spodem. Tym bardziej was zapraszamy, ponieważ w przyszłym tygodniu na targach karawaningowych będzie miała premierę nasza nowa książka. Więc będzie można ją zobaczyć, powąchać i wrócić z nią do domu. Do zobaczenia. Aha, Kasia jest też obecna, tylko że ona tutaj jej nie ma. Natomiast w przyszłym tygodniu już będzie vlog z Kasią. Bawcie się dobrze i widzimy się w przyszłym tygodniu.